Cześć, mam na imię Sławek i sprzedaję systemy IT dla firm. Dzisiaj opowiem o tym, czym jest technologia low-code, no-code i czy ona jest przyszłością oprogramowania. Podejmuję wyzwanie i spróbuję skrócić to do 3 minut. Sprawdź, czy mi się uda. Zapewne w ostatnim czasie obiła Ci się o uszy nazwa low-code, no-code. Zastanawiasz się, czym jest ta technologia oraz co kryje się za tym nazewnictwem. Już wyjaśniam. Technologia low-code jest adresowana do programistów, którzy, aby rozwinąć oprogramowanie, realizują całość prac przy pomocy predefiniowanych linii kodu. Dzięki temu mogą tworzyć aplikacje dużo szybciej, ale w dalszym ciągu mają możliwość, aby dany kod edytować. Rozwiązania no-code natomiast są dedykowane użytkownikom biznesowym, którzy, aby rozwijać oprogramowanie, używają przygotowanych interfejsów wizualnych. Rozszerzone nazewnictwo wynika z faktu, że bardzo często obie technologie łączą się ze sobą w jednym produkcie. Według badania Instytutu Gartnera do 2050 roku aż 70% nowych technologii będzie wykonywane przy użyciu technologii low-code, no-code. Wygląda więc na to, że przyszłość już nas dogania. A skąd taka nagła popularność tego typu rozwiązań? Przypominam, że low-code, no-code pozwala na szybkie zmiany z poziomu użytkownika, bez angażowania zespołu deweloperów i generowania dodatkowych kosztów. Nic dziwnego, że inwestorzy tak chętnie sięgają dzisiaj po tego typu rozwiązania. Wszyscy w dalszym ciągu zmagamy się ze skutkami kryzysu. Wszelkie oszczędności są bardzo mile widziane. Pozwól, że przedstawię Ci, jak działa tego typu system na przykładzie Creatio. Rozwój aplikacji low-code, no-code odbywa się przy pomocy narzędzia o nazwie Studio, które służy do samodzielnego konstruowania systemu. Interfejs oraz funkcjonalność oprogramowania powstają na podstawie predefiniowanych widoków, widżetów i szablonów. To rzeczywiście jest takie proste. Creatio natomiast to, najkrócej mówiąc, nowoczesna platforma Customer Experience. Do wyboru są systemy Sales, Marketing i Service. Możesz korzystać z nich oddzielnie albo przy pomocy wszystkich stworzyć dla swoich klientów niezapomniane doświadczenie konsumenckie. Creatio dla sprzedaży to standardowa platforma CRM end-to-end. Dzięki niej zarządzasz całym cyklem sprzedaży, od nawiązania kontaktu z namiarem, aż po powtarzalne zamówienia. Do czego innego służy platforma Marketing od Creatio. Tym razem mowa o gotowej oraz niezwykle elastycznej platformie dla Twojego zespołu marketerów. Przy jej pomocy bez problemu nawiążesz współpracę z nowymi odbiorcami oraz będziesz karmić ich odpowiednią ilością wiedzy na temat Twojego produktu czy usługi. Obsługą już pozyskanych klientów najlepiej zajmiesz się dzięki platformie Service od Creatio. Dzięki niej będziesz w stanie podnieść jakość świadczonych usług bądź oferowanych produktów, a wszystkie informacje o klientach powiążesz z historią wcześniejszych relacji. Zwróć uwagę na zebrane dane. Być może kryje się tam jakaś okazja dla up czy cross-sellingu. No i nie zapominajmy, że wszystko, czym teraz powiedziałem, to technologia low-code, no-code. Od pomysłu do realizacji dzielicie dosłownie kilka kliknięć. Moim zdaniem warto się temu przyjrzeć z bliska. Tymczasem mamy to. Rozwiązanie low-code, no-code omówione w 3 minuty. Uwierz mi, mógłbym mówić bez końca, no ale nie po to odpaliłeś ten filmik. Mam nadzieję, że rozwiałem trochę wątpliwości oraz wzbudziłem zainteresowanie tego typu oprogramowaniem. Będę kontynuował temat w kontekście innych systemów w kolejnych filmikach. Daj znać proszę w komentarzu, czy podoba Ci się taki format. A jeśli chcesz być o nich powiadamiany, zapisz się na newsletter oraz kliknij subskrybuj. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.